jest takie powiedzenie, że fajnie uczy się mimochodem, czyli tak po prostu, czasami przy okazji. I dzisiaj trochę o pewnych rzeczach, które można zrobić przy okazji, dokładnie o edukacji finansowej, porozmawiam z moim gościem. Wakacje tuż, tuż, plany można zacząć robić już w tej kwestii. Podobno 40% z nas na te wakacje wyjedzie. I aż 80% z nas, mówię tu nas, mam na myśli rodziców, 80% z nas ten czas podróży poświęci właśnie na edukację finansową. Co tutaj jest wspólnego i jak mimochodem można ten moment wykorzystać? O tym z moim gościem, dr Agata Trzcińska, psycholożka i konsultantka projektu Finansiaki. Dzień dobry. Dzień dobry. No dobrze, no, skoro wiemy, jaka grupa rodziców te swoje pociechy, swoje dzieci zabierze na wakacje, mało tego, wiemy, jaka grupa zamierza połączyć ten czas podróży z edukacją finansową, to jak to dobrze wykorzystać? Bo 80% wydaje mi się, że to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo, przy czym no, trzeba się zastanowić nad tym, jak ta edukacja w ogóle tam będzie wyglądała, tak? Bo, a gdzie są takie punkty, które można uchwycić, że tak powiem, znaczy, najłatwiejsze? Dużo i tak naprawdę wakacje to jest jeden z takich momentów, kiedy faktycznie można edukować ekonomicznie, chociaż właściwie można edukować ekonomicznie codziennie. Zawsze, codziennie, nie tylko w wakacje. Ale wakacje to jest też taki dobry moment, bo my często wtedy też mamy więcej czasu na to, żeby pobyć z dziećmi, żeby z nimi porozmawiać, więc warto ten czas między innymi właśnie na takie rzeczy wykorzystać, ale to też jest taki moment, kiedy chodzimy razem na zakupy, kiedy pojawiają się stragany z różnymi kuszącymi dzieci zabawkami, więc jest też dużo takich okazji, które możemy wykorzystać do rozmów wtedy. Mhm. Ale też no, w momencie, kiedy planujemy wyjazd, kiedy chcemy zarezerwować jakieś miejsce, hotel i tak dalej, to też są takie momenty, w których możemy dzieci włączać do planowania budżetu naszego wyjazdu. No właśnie, ale czy my wszyscy robimy taki budżet? Czy rodzice tak planują, że siadają z kartką, z ołówkiem, z notesem, z kalkulatorem, otwierają internet, no bo zazwyczaj tych ofert szukamy tam. Czy rzeczywiście sobie to rozpisujemy, sprawdzamy, ile mamy, ile możemy wydać, czy wszystko niestety... Niestety później... nie. I to jest... bywa zaskoczeniem. Z badań, które ostatnio zostały zrealizowane, wynika, że tylko niecałe 30% rodziców planuje dokładnie budżet swoich wyjazdów wakacyjnych. No i to jest bardzo niewiele, tak naprawdę. No potem nas zaskakują czasem koszty tych wyjazdów, tym bardziej, że no, pojawia się bardzo wiele różnych, czasem nieprzewidzianych wydatków, ale też pokus podczas wyjazdów wakacyjnych i wtedy, kiedy nie mamy tego dobrze zaplanowanego, no to się możemy trochę zdziwić, ile tak naprawdę nas ostatecznie taki wyjazd wyniósł. Więc myślę, że warto tutaj nad tym akurat popracować, tak? Nie tylko w kontekście właśnie edukacji dzieci, ale też, żebyśmy sami siebie wyedukowali, co może też, znaczy warto też na pewno w takie rozmowy, w to planowanie włączać dzieciaki, bo to będzie nie tylko dla nas pozytywne, ale także dla edukacji finansowej naszych dzieci. No, ale przypuszczam, że dzieciom najlepiej, czy też najjaśniej tłumaczy się o finanse w ogóle, stojąc przy, nie wiem, budce z goframi albo budce z lodami. A jak jest z rodzicami? Od czego tutaj zacząć, żeby, bo no, ja zawsze wyznaję zasadę, że jednak to my jesteśmy tym przykładem. Jeżeli my funkcjonujemy w jakiś taki sposób, który jest właściwy i robimy coś wtedy, kiedy to powinno się wydarzyć, to te nasze dzieci przyjmują po nas te nawyki. Dokładnie tak, dlatego tutaj już o tym mówię. Także w momencie, kiedy wyjeżdżamy i planujemy nasze finanse, planujemy budżet naszego wyjazdu, to też dzieciaki nauczą się, że warto to robić. W momencie, kiedy my nie ulegamy wszystkim pokusom na wyjeździe i... Potrafimy powiedzieć nie? Potrafimy powiedzieć nie tylko dziecku, ale też sobie, bo czasem nam łatwiej przychodzi powiedzieć nie dziecku. I wtedy, kiedy no, rozmawiamy o tym, jak ten nasze finanse na wyjeździe też mają wyglądać, to będzie zdecydowanie... No dobrze, część osób, nie wiem, wybiera wyjazd z biura podróży All Inclusive. To jest trochę inna sytuacja, no tak. Ale duża grupa jedzie po prostu, szuka możliwości noclegowych, wybiera góry, Mazury, morze. W tym roku wydaje się, że będziemy mieć ładną pogodę, więc nie trzeba daleko jechać, można doświadczyć lata w Polsce.
Jak powinniśmy to planować? Siadamy na przykład z naszym dzieckiem, mówimy, słuchajcie, pojedziemy w góry, poszukajmy fajnego miejsca. Znaczy, no, myślę, że najpierw w ogóle warto z dzieckiem ustalić, gdzie też ono chce jechać. W sensie, żeby to nie była tylko nasza decyzja, że jedziemy w górę, tylko niech to będzie też takie miejsce, które interesuje dziecko. I rozmawiajmy o tym, jaki mamy budżet. No, oczywiście to będzie dużo zależało od tego, w jakim wieku jest to dziecko, no bo niekoniecznie z 5 lat. No tak, bo te atrakcje są w różnym wieku absolutnie różne. Ale też ustalmy dokąd, jaki mamy budżet. Warto też ustalić, jak już jesteśmy na wyjeździe albo chwilę przed tym wyjazdem, jakiś taki budżet na różne zachcianki dziecka, żeby ono, tak jak w ciągu roku dostaje kieszonkowe, to też żeby na wyjeździe miało taki budżet, który może przeznaczyć na różne swoje zachcianki, no bo nie oszukujmy się, te zachcianki się pojawiają się i my je mamy, dorośli i dzieci także. Więc fajnie było, żeby dziecko mogło samo decydować o tym, na co te pieniądze przeznaczy, ale też żeby mogło doświadczyć tego, że być może one się skończą w pewnym momencie. Także nie jest tak, że da się kupić wszystko. Co jest na tak, kolejny magnes pamiątkowy z kolejnego miejsca. No dobrze, ale powiedzmy, że wspólnie, rodzinnie, wspólnie z naszymi dziećmi wybierzemy sobie to miejsce docelowe, zarezerwujemy sobie tak zwany dach nad głową. Potem musimy pochylić się nad wyżywieniem, nad dojazdem, czy jedziemy pociągiem, czy jedziemy samochodem, czy autobusem. Zorganizować bilety, jeżeli chcemy odwiedzić jakieś miejsca. Atrakcje turystyczne biletowane często jest też tak, że kupując przez internet albo rezerwując wcześniej. Po pierwsze mamy gwarancję, że te bilety będą na nas czekały i będą na pewno. Po drugie można, przypuszczam, poszukać różnych zniżek i atrakcyjnych cen, tak? Tak, no ale też możemy w ogóle zastanowić się, co ciekawego jest w okolicy, tak? Co chcemy zobaczyć i te rzeczy powinniśmy wybierać właśnie razem z dziećmi. Patrząc po pierwsze na to, co nas interesuje, ale też jakie są ceny i porównywać tutaj różne możliwości. No właśnie, czasem właśnie przez internet będzie to taniej niż wtedy, kiedy pójdziemy na ostatnią chwilę. Na ostatnią chwilę to często też nie ma biletów, bo potem się okazuje, że wszyscy chcieli tak zobaczyć tę samą atrakcję. Proszę mi powiedzieć, a jaki wpływ mają na taką edukację finansową różnego rodzaju gry? Czy to jest takie trenowanie przez zabawę, trochę na sucho? Czy to też wprowadza później na stałe zdrowe nawyki w życiu dziecka? To jest tak, że wakacje to jest w ogóle taki dobry moment, kiedy my właśnie spędzamy więcej czasu z dziećmi. Możemy go wykorzystać, no po pierwsze na rozmowy o finansach, ale i nie tylko, ale też często wtedy gramy w różne gry i tych zabieramy ze sobą je na wakacje i to jest taki dobry moment, który możemy wykorzystać właśnie na edukację poprzez gry. I gier takich związanych z edukacją bardzo szeroko pojętą jest naprawdę bardzo wiele, więc warto z nich korzystać, ale też taką ciekawą propozycją jest gra, która została ostatnio stworzona przez Bank Santander we współpracy z firmą Science Boards dookoła świata. I to jest taka gra, która stricte dotyczy podróżowania i edukacji ekonomicznej plus edukacji geograficznej. Więc tutaj fajnie można połączyć właśnie edukację ekonomiczną, gdzie dzieciaki uczą się walut, które są na świecie, uczą się gospodarowania budżetem, uczą się jakiegoś tam sprzedawania, kupowania, uczą się podstawowych też, w zależności oczywiście w jakim wieku też, ale jakichś tam operacji matematycznych. Więc to jest też taki dobry moment właśnie na wykorzystanie takiej chociażby gry, chociaż myślę, że można z różnych innych także korzystać. Też korzystać. A proszę powiedzieć, bo tak się zastanawiam, czy można powiedzieć, z czego my finansujemy wakacje, jak rodzice to myślą, bo planowanie to jest jakby jedna rzecz, ale szukanie tego budżetu to jest zupełnie inna droga. Z badania, które zostało zrealizowane na zlecenie Santandera, wynika, że większość rodziców, około 60%, finansuje wyjazdy wakacyjne z oszczędności. Natomiast około tam 30% finansuje wyjazdy z takich bieżących wpływów. No pewnie to też zależy od tego, jakie w ogóle mamy dochody, tak? Czy musimy to wcześniej zaplanować, chociaż pewnie zawsze warto wcześniej zaplanować, niezależnie od tego, czy mamy wysokie dochody, czy nie, to warto zaplanować w swoim budżecie, że te wakacje będą i
systematycznie na te wakacje zbierać przez cały rok. Czyli można śmiało powiedzieć, że ten moment, do którego właśnie zbliżamy się wielkimi krokami, czyli wyczekiwane wakacje. No, powinien być planowany już wcześniej. To jest tak, coś, co planujemy dużo wcześniej i trochę jest tak, że oszczędzamy na te nasze marzenia. Mam nadzieję, to znaczy tak powinno być. No i trochę badania pokazują, że tak jest. No, skoro 60% rodziców wykorzystuje oszczędności, to znaczy, że gdzieś zaplanowali prawdopodobnie sobie wcześniej. Czy w takim razie to nasze dziecko, już nie mówimy tu o wieku, ale powiedzmy, że ma te swoje kieszonkowe, również powinna zbierać na te atrakcje wakacyjne przed wakacjami, czy dopiero wejść w ten wakacyjny budżet w momencie, kiedy wyjeżdżamy i mieć odpowiednie kieszonkowe na tylko i wyłącznie na ten czas wakacji? To oczywiście wszystko zależy od tego, jak się rodzice umówią z dzieckiem. Przy czym wydaje mi się, że w przypadku w szczególności młodszych dzieci trochę zmuszanie ich do tego, żeby one przez pół roku czy jeszcze dłużej oszczędzały na wakacje. One tego nie zrozumieją. No właśnie, chyba. To znaczy, być może zrozumieją, a dla nich ta perspektywa czasowa jest po prostu zbyt długa, żeby czekać. Więc myślę, że rozsądniejsze, to jakby wśród nastolatków tak. Mhm. Nastolatkowie mogą sobie zarobić wcześniej na wyjazd, mogą odkładać sobie z różnych rzeczy. Ale w przypadku młodszych dzieci to lepiej jest po prostu przed wyjazdem ustalić konkretny budżet, który dziecko będzie miało na swoje zachcianki, ale też ustalić, co się stanie z tymi pieniędzmi, jeżeli nie wyda tego wszystkiego, tak żeby to nie było tak, że musi na przykład zwrócić za chwilę to rodzicom, tylko jeżeli nie wydasz, to jest twoje. Mhm. Czyli są takie dzieci, które wracają z pełnym portfelem? Są takie. Tak, nawet niektóre wracają z większym budżetem niż przywiozły. Mój syn kiedyś tak zrobił. Moja córka też tak raz wróciła. Trochę nie wiem, jak to się stało, ale zrobiła wrażenie na wszystkich. Dziękuję bardzo serdecznie. Oczywiście miłych wakacji wam życzę i planowania wakacji. Róbcie to mądrze, róbcie to z głową, róbcie to wspólnie. A przy okazji gdzieś tam mimochodem edukujcie najmłodszych, żeby później po prostu było im łatwiej. Bo to są nawyki, które później bardzo usprawniają pewne sytuacje. Dziękuję bardzo serdecznie. Doktor Agata Trzcińska, psycholożka i konsultantka projektu Finansiaki. Dziękuję bardzo serdecznie. A wam życzę oczywiście miłego dnia. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.